kochani, witajcie w kolejnym vlogmasie. To już będzie piąty chyba, co? Bardzo mi miło, że znów jesteście ze mną. Mam nadzieję, że sobie wygodnie siedzicie albo na przykład sprzątacie, bo ja bardzo często też tak vlogmasy oglądam, że na przykład robię ciasteczka albo coś piekę i wtedy jest w miarę cisza w domu i mogę po prostu sobie włączyć YouTube'a i oglądać jakieś filmiki, w tym vlogmasy. Dlatego radzę Wam i tak też robić, bo trochę nie marnujecie czasu, a trochę będziecie wiedzieli wszystko, co słychać. Dlatego zapraszam dalej. Powiem Wam, że za oknem jest przepięknie. Jest przecudowne słońce. Nawet Mija ostatnio przestała chodzić w ubrankach, ponieważ jest tak ciepło, że już się w ogóle nie trzęsie, jak wychodzi na dwór. No i co tam? A no tak, ona przecież musi być w kadrze, zapomniałam. Ale tu powiedziałam kilka słów. Mija na dwór, takie... O, jak widzicie, to jest takie połączenie, którego nie można za bardzo mówić na głos. Jestem na jarmarku świątecznym, ale nic nie widać, takie słońce. I są przepiękne drzewka cytrynowe. Zastanawiam się właśnie, czy mamie nie wziąć takiego, bo ona zawsze chciała. One są olbrzymie, śliczne. Nie ma oscypków w ogóle w tym roku i obiecałam, że przyjdziemy tutaj wieczorem, więc chyba będziemy musieli niedługo to zrobić. Pokażę Wam, jak wygląda to wieczorem, nocą, bo jest zdecydowanie ładniejsze niż teraz. Ale jeżeli w ogóle chodzi o takie jarmarki świąteczne, to w tym roku widziałam jeden we Wrocławiu, jeden w Krakowie. To ten nasz to wygląda tak, jakby dopiero powinien się rozkładać. A to już wszystko jest kilka budek. Miał być grzaniec, grzańca nie widać. No więc nie wiem, nie żebym rodziła na Kielce, ale po prostu chyba też się powinnam z kilkoma budkami tutaj wystawić, żeby to jakoś sensownie wyglądało. Idę teraz do Rosmanka tutaj, do takiego naszego małego pasażu handlowego. Przyszłam właśnie do domu i wymyśliłam coś, co muszę bardzo, bardzo szybko zrobić. Dobrze, że mam celofan, dobrze, że mam sznurek, tylko kawałek kartki muszę jeszcze znaleźć. Mamy niesamowicie przyjemne panie sprzątające tutaj u nas w bloku, więc pomyślałam, że szybko zawinę jedno albo ze dwa ciasteczka i po prostu dołączę do tego koszyczka, dopiszę wesołych świąt. Tylko muszę zrobić to szybko, bo widziałam, że akurat ten koszyczek jest w windzie, więc nie będzie pani wiedziała, kto to zrobił. No, więc zabieram się do roboty. Dobra, 10 sekund później dwa ciasteczka szybko zapakowane i dołączam liścik, że bardzo wesołych świąt życzę, no i tutaj moje piętro. Dobra. Wsiadłyśmy do windy, jest koszyczek, są ciasteczka, wrzucamy i uciekamy. Lecimy z Miją na spacerek. Myślę, że się pani ucieszy. Wyszłyśmy właśnie z Miją na spacerek. Jesteśmy w Kieleckim Parku. Taka zadowolona jest, bo uwielbia ganiać kaczki, uwielbia ganiać gołębie. Wszystko. A teraz chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, bo właśnie dwie kartki wypełniłam. Mija, proszę odejść od tych ciastek. Ona jak zawsze musi sprawdzić, czy te kartki będą bezpieczne i czy ciastka też będą bezpieczne. Dwie kartki do moich przyjaciółek, do Anglii i do Irlandii. Oczywiście muszą tutaj też lecieć różne słodkości, a te ciasteczka to właśnie takie lizaki. Tutaj też leci to do Irlandii, ale to jest taka bardzo prywatna sprawa. Tutaj jest więcej ciastek, bo też dla drugiej. Minionki oczywiście. A tutaj mam list. Tutaj mam całą kartkę listu, który leci do właśnie mojej przyjaciółki, do Marty, która w przyszłym roku bierze ślub i dlatego tam są też te akcesoria różne, no ale to takie już bardziej prywatne sprawy. Lecę teraz odebrać film z naszego wesela, bo właśnie muszę też Marcie dołączyć do tego listu świątecznego, no i lecę na pocztę. Mam tylko nadzieję, że nie będzie dużych kolejek, więc trzymajcie za mnie kciuki. Wzięłam ze sobą kamerę, ale mam już na czerwono baterię, więc niestety będzie musiała zostać. Właśnie musiałam dopakować jeszcze dwa prezenty, ale myślę, że już praktycznie wszystkie są zapakowane. Jeszcze tylko tam dla babci muszę dołożyć taką świeczkę z bardzo ładnym naczynkiem. No i co? I jeszcze dla mojej pani ortodontki muszę bibelocik dołączyć do prezentu i to będzie chyba wszystko, więc całkiem fajnie się przed świętami wyrobiłam. Jadę zaraz do Wioli na paznokietki, bo już mam niezłe odrosty. Myślę o czymś czerwonym i złotym. Po prostu najzwyczajniej na świecie. A po powrocie od Wioli mam właśnie takie pazurki. Czerwień. I tu jest takie złote sreberko. Pięknie to wygląda. Fajnie, tak świątecznie, nie? Ratlerku, mój malutki. To jest Holly, do której Mija bardzo lubi przyjeżdżać. A to jest No Name. To są psy mojej mamy.
Tak, cześć. I Holly jest wyżłem, a zachowuje się jak rotlerek, każe się cały czas głaskać i lubi siedzieć na kolanach. A jest dość ciężka. No już cię głaskam, już. Cześć i ty, piękna staruszko. Tak, cześć. Myszy już wielokrotnie mogliście widzieć u mnie w różnych filmikach i vlogmasach. Tak, to jest kot, który ma na imię Mysza. I ma już chyba z 18 lat. Jest bardzo kochana. To jest taki, wiecie, flegmatyczny kot, który by tylko mógł spać i którego można głaskać. O, coś mi ostrość szwankuje, Mysza, na tobie. To znaczy, że trzeba cię tylko głaskać, nie? Oj, moja kochana. No, a ja muszę mamie, no trochę pomóc, posprzątać, ubrać przede wszystkim choinkę, bo to jest rzecz, której nikt nie lubi robić, a ja uwielbiam ubierać choinki, po prostu to jest, nie wiem, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy, jeżeli chodzi o święta. I tak sobie myślałam, że chyba po prostu pewnego roku poproszę znajomych, żeby za każdym razem, jak ubierają choinkę, do mnie dzwonili i pobiję sobie taki swój rekord ubierania choinek, bo na razie to będą dwie. I to w tym roku. Ale mój znajomy ostatnio mi mówi, że on ma trzy w domu. Małe, duże, nieważne. Choinka to choinka, tak? A ta, chcę, żeby ją głaskać. Aha, pokażę wam jeszcze, bo dostałam jakiś prezent od świąteczny, od Annabel Minerals. To jest firma doskonała, która bardzo zawsze pamięta o nas, o dziewczynach. Oczywiście już jest otwarty, ponieważ moja mama go otworzyła, zrobiła mi zdjęcie. Pudełko w pudełku, a w tym pudełku jest... O, już mi wypadło, no ja to ja. Jest takie pół bombki, a może to jest cała bombka, tylko mama już grzebała w tym. Tak, to jest taka fajna zamykana bombka, a w środku jest tak. O, a oni mają zapisane, które ja lubię, bo ja bardzo lubię ten róż. To jest róż Rose. Tutaj mamy cień cappuccino, który też bardzo lubię. Tutaj dalej mamy róż mineralny nude. O, tutaj go nigdy chyba nie miałam. Tutaj jest cień vanilla. O, bardzo fajny, bardzo też go lubię. A tutaj jest róż honey. Bardzo fajny, bardzo fajny. Dzięki, Annabel. W ogóle bardzo fajny pomysł właśnie w kształcie takiej bombeczki. To jest plastikowe, zamykane. Fajnie, w sumie można sobie coś włożyć i też gdzieś postawić albo powiesić. To jest taki gadżet, który na pewno się przyda. W zeszłym roku dostaliśmy bluzy. W tej bluzie chodzi moja mama, bo jej się tak spodobało, że powiedziała, że musi ją mieć koniecznie. No więc założyłam 2 czy 3 razy i dostała ona. Fajnie, i to pudełeczko też się na pewno przyda, więc Annabel jest takim taką firmą, która wysyła właśnie fajne prezenty nam na święta, ale jak widzicie, później też to pudełeczko się przyda, później ta bombka się przyda. No genialnie, jeżeli chodzi o takie marketingowe rzeczy, to jest chyba jedna z lepszych firm, która wysyła właśnie takie przydatne rzeczy. Naprawdę fajne. Dobra, ja się zabieram do roboty, no i jak coś ciekawego jeszcze się będzie działo, to oczywiście dam znać. A w ogóle jak wasze zwierzęta reagują na choinki? Bo na przykład Mia nie zwraca w ogóle na to uwagi. Nawet się trochę bała, jak się przestawiało całą choinkę. Ale tak to nie bawi się ani bombkami, ani nic. Moja kocica też nigdy się nie bawiła bombkami. Ją to nie interesuje, drzewko może dla niej nie istnieć. Może też dlatego, że po prostu ono nie pachnie takim, wiecie, żywym drzewkiem. No a druga sprawa, że 50 metrów dalej ma las. No więc dajcie znać, czy wasze zwierzęta w domu bawią się drzewkami, czy musicie je w ogóle przy suficie podwieszać. W sensie drzewka, nie zwierzęta. Ta nasza choinka jest tak piękna, że mogę siedzieć i cały czas się na nią patrzeć i patrzeć. Jest po prostu lepsza niż w mojej głowie, aczkolwiek jest taka troszeczkę puchata i zajmuje tutaj dużo miejsca, ale to nic. Jest przepiękna. Sami przyznacie chyba, co? Teraz nadaję z łazienki. Ostatnio wam pokazywałam ten żel pod prysznic, on jest z Biedronki i były raptem 2 czy 3 sztuki, dlatego wzięłam jedną, no bo myślałam, że to po prostu jest jakaś końcówka kolekcji albo coś. No i to jest śliwkowy i on, powiem wam, że pachnie tak bardzo słodko. Jest tak naprawdę cudowny zapach, no ja to tak za śliwką jakoś nie przepadam.
Ale jak tylko powąchałam go w sklepie, to mówię, muszę go koniecznie wziąć. Kosztuje 6,99, bo nie wiem, czy powiedziałam. I ma 750 ml, więc tak całkiem dużo. Ładnie się pieni. I co jest fajne, bardzo długo ten zapach później się utrzymuje na skórze. I nawet jak ja używam go pod prysznicem, to później na drugi dzień, czy na trzeci, jak się wejdzie pod prysznic, to nadal czuć taką właśnie nutkę tego żelu pod prysznic. Więc powiem Wam, że jestem z niego bardzo zadowolona. No i dzisiaj, jak byłam w Biedronce, oczywiście dopadłam też inne smaki, których nie było poprzednim razem, jak byłam po tamten, bo w innym sklepie po prostu byłam. Pytałam pani przy kasie, ona mówi, że to są jakieś limitki, więc nie wiadomo, jak długo będą. To nie są, że po prostu na święta tylko taką linię wypuścili, ale no, mówiła, że nie wchodzi na stałe, no chyba, że będzie dobra sprzedaż. Więc jeżeli chcecie, to idźcie do Biedronki, kupcie sobie któryś z tych zapachów. Powiem Wam, że nie wiem, który jest najfajniejszy, bo te tylko wąchałam na razie w sklepie, tym się już dużo razy kąpałam. No i dam Wam znać. Bardzo liczyłam na to, że to będzie fajne, ale to jest kokos i melon, więc nie wiem, czy ten melon po prostu nie będzie mi tak trochę psuł zapachu. Ten jest bardzo czekoladowy i pięknie pachnie. No a to jest malina i wanilia, więc też jestem dobrej myśli. Nie wiem, no dzisiaj się wykąpę w jednym, jutro w drugim, pojutrze w trzecim, więc dam Wam znać na pewno co i jak, ale jeżeli lubicie takie fajne żele pod prysznic, które długo pachną i przede wszystkim pięknie pachną, jak się nimi myjecie, to koniecznie sobie je kupcie, no bo tak jak mówię, są bardzo tanie, a są duże i widzicie, i tu mają pompeczki. Rewelacja! Chociaż jestem w szale sprzątania, pokażę Wam dwa przepiękne pudełka, które mój mąż kupił. Był w Realu, po coś tam, po jakąś... A, po zszywacz pojechał. No i dzwoni do mnie i mówi, kupiłem Ci coś fajnego, kupiłem Ci coś fajnego. No i przywiózł mi dwa takie pudełka. Oczywiście one były, wiecie, takie do składania, nie? I co jest w nich fajne, oprócz tego, że kosztowały 3,50 za sztukę i są bardzo świąteczne, fajne w nich jest to, że mają taką przykrywkę, takie wieczko. Pierwszy raz w życiu spotykam się z takimi... Pierwszy raz w życiu spotykam się właśnie z takimi pudełkami, które mają po prostu pokrywkę wbudowaną, wmontowaną właśnie w ten karton, a nie taką osobno zakładaną. Słucham panienkę, co panienka by tu chciała. No i właśnie chciałam Wam pokazać, że świetne takie kartony można dostać właśnie na przykład na hali w Realu. No co Ty chcesz? Widzicie, za każdym razem jak ja coś mówię, jak coś nagrywam, to ona musi tu przyjść i brać w tym udział. Tak, kochana? Chyba zaraz będziemy kończyć ten filmik i będziemy go montować w ogóle. No, pudełka są piękne. Pewnie by były dla kogoś na prezent, ale że już prezenty mamy wszystkie popakowane, no to po prostu zostaną, będą tu pewnie bombki włożone albo jakieś inne szpargały związane ze świętami. Może właśnie typowo te świąteczne rzeczy, które przydają się raz w roku, jak jakieś figurki czy jakieś światełka, będą później tutaj włożone i trafią do szafy. Hello. jaka joga, słucham Cię, kocie. jaka joga, psia, no nie mogę. Co chcesz? Właśnie się wieczorową porą zabieram za robienie ciasta, a pokażę Wam coś fajnego. Tutaj mam takie obłędne kulki i one są mleczno-kokosowe. Są tak pachnące i tak przepyszne. Po prostu musicie sobie je kiedyś też zrobić. One niekoniecznie są na święta, tylko po prostu wyglądają jak takie śnieżne kule. Przepis na pewno będzie na blogu. A tutaj już czeka szklanka z orzechami na drugie ciasteczka. Pies gdzieś tam sobie lata z zabawką. A ja tu właśnie przy choince będę dalej robić. Będę robić ciasto, tak zwaną Stefankę. Czyli to jest takie kruche ciasto przekładane taką masą z kaszy mannej. O tak, obłędnie pyszne. Wyszliśmy z mężem i z psem właśnie na wieczorny spacer po mieście. Przyszliśmy na rynek. Jest piękna, włosy, jest piękna duża choinka. Tutaj wszędzie jest dookoła kilka knajpek, więc szum i gwar. Fajnie jest, jest w ogóle bardzo ciepło. Dzisiaj było 15 stopni w ciągu dnia. Teraz nie wiem, ile może być, minus 10? No, 10, bardzo ciepło. Jak na ten grudzień. Ale jest fajnie. Idziemy się jeszcze przejść. Może na jakiegoś grzańca zejdziemy. Zobaczymy. A co do lampek, muszę Wam powiedzieć, że jak dzisiaj wróciłam z siłowni, okazało się, że mój mąż przywiesił na balkonie u nas piękne lampki.
Jedne są pomarańczowe, a drugie to jest taka girlanda z kolorowych. Przepięknie wyglądają. To są moje pierwsze w życiu lampki na balkonie. Śliczne. No i mój Mynio się postara w tym roku o wszelkie lampki. No tak chodzi nasz pies. Pomiędzy nami. Jakby nie miała smyczy, to chyba by się nawet nie skarpnęła. Wyszliśmy właśnie jeszcze z mężem na kolację, taką przedświąteczną. Nie byłam głodna. Później miałam wziąć małą szarmę, a w końcu wzięłam dużą. Jestem chytrus pierwsza klasa. Ale teraz i przez święta sobie pozwalam, jem do niedzieli, a później od niedzieli nie jem. Nie wiem przez ile, przez ile minęło. 2 godziny. Nie, przez ile muszę nie jeść, żeby nadrobić to, co zżarłam. Przez miesiąc albo dwa. Albo więcej. Kochani, 5 vlogmas właśnie dobiegł końca. I mam nadzieję, że oglądając te wszystkie grudniowe filmiki, dobrze się bawiliście, że bawiliście się w sumie tak bardzo dobrze jak ja, nagrywając je dla Was. Naprawdę miałam strasznie dużo radości i zabawy, zarówno wymyślając dla Was różne rzeczy, które mogę do tych filmików wstawić, jak i nagrywając je, a później składając, chociaż to nawet chyba była najzabawniejsza część. Mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej takich vlogów. Dajcie znać w komentarzu, bo myślę, że od nowego roku po prostu od czasu do czasu jakiś vlog będzie się mógł pojawić, a w grudniu w przyszłym roku myślę o większej ilości filmików. Nie wiem, gdzie będę i nie wiem, co będę robić, ale jeżeli tylko pozwoli mi na to czas, to będę dla Was nagrywać więcej vlogów. No i co, już tak ku końcówce, chciałabym Wam życzyć bardzo wesołych i spokojnych świąt, żebyście odpoczęli, żebyście spędzili ten czas z rodziną i z bliskimi, znajomymi, którzy na co dzień są gdzieś daleko od Was. No i przede wszystkim dużo ciepła w sercu Wam życzę, a także żebyście w nowy rok wskoczyli z taką radością i nadzieją, że będzie jeszcze lepiej, bo zawsze może być lepiej. No i życzę Wam przede wszystkim, żeby każdy Wasz dzień był piękniejszy od marzeń. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego!